potężny sultanat Kilwy, który dominował handlowo od wybrzeży afrykańskich przez Indie do wybrzeży Malaki, a nawet dotarł do Chin. A to wszystko przed historycznym przybyciem Portugalczyków, którzy przy pomocy swojej potężnej floty w XVI wieku nie tylko podbili Kilwę, ale też przejęli władzę nad całym regionalnym handlem złotem. A jeżeli macie trochę złota na zbyciu, wpadnijcie na Anebę, mnóstwo wyprzedaży, linki jak zwykle w opisie. Kilwa w połowie XV wieku to zdecydowanie jeden z najbogatszych krajów Afryki. To niegdyś potężne miasto-państwo kultury Swahili zbudowało swoją potęgę na posiadaniu kopalni złota, ale też ścisłej kontroli wybrzeż Zanzibaru, przez co złoto wydobywane w Zimbabwe przechodziło tak czy siak przez ręce kupców z Kilwy. Co prawda sultan Kilwy, wykorzystując te bogactwa, podbił okoliczne miasta-państwa, jednak cieszyły się one dość dużą autonomią. Co widać w Europie Universalis 4, zobaczcie jaką mamy autonomię w naszych południowych prowincjach. I właśnie cały ten złoty wiek Kilwy, który ona miała, został ujęty w jej nowych misjach. Zobaczcie tutaj, możemy dotrzeć nawet do Chin. Obecnie prawie cały region Zanzibaru jest religii sunnickiej, nic w tym dziwnego, bo w XI wieku przybyli tutaj islamscy kupcy przywożący Allaha oraz jedwab. I uwaga, mamy jedną prowincję religii Ibadi, więc jeżeli ktoś chce i umie to zrobić, polecam zmienić się na tą religię, bo jest o wiele lepsza od sunnizmu. Przynajmniej w tej grze, bo realnie to nie wiem. Niestety z potęgi Kilwy dzisiaj już nic nie pozostało oprócz ruin, miejscowa ludność utrzymuje się głównie z rybołówstwa, a turyści przyjeżdżają oglądać ładne widoczki. No ale, czymżeby ja bym nie miał nie być? Pierwsze co chcę wprowadzić Ibadi u mnie jako religię dominującą, dlatego zaczynam nawracanie jej prowincji i jednocześnie przestaję opłacać misjonarzy. Na rywali ustawiamy kraje takie jak Mutapa, która nie jest dla nas żadnym przeciwnikiem, oraz trochę już mocniejszy kraj Ayuran, ale on też będzie zajęty sobie na północ. Mamy sporą przewagę nad całym regionem Mutapy i tamtejszych kopalni złota. Pamiętajcie, że my mamy początkowo technologię trzecią, a tutaj te kraje są zacofane i mają technologię drugą. Dodatkowo my mamy już wprowadzony feudalizm, a w Mutapie o chłopach pańszczyźnianych jeszcze nie słyszano. Chcemy też jak najszybciej integrować naszego wasala, dlatego poprawiajmy z nim relacje, no i za 10 lat go zjadamy od razu. Kupców mamy 4, ale za bardzo ich nie wykorzystamy. Jednego oczywiście mamy w stolicy, drugiego przesyłamy z regionu Zambezi do Zanzibaru. Gulf of Aden na razie jest za naszym zasięgiem, więc pozostają bezrobotni. Klikamy kilka decyzji, tutaj nawet bez zastanawiania się. I estate'y. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Przywileje u krajów sunnickich rozdaje się troszeczkę inaczej, dodatkowo Afryka też ma parę unikalnych rzeczy. Możemy też na spokojnie od razu rozdać sobie tańszych doradców. Nie mamy chyba żadnych eventów nadchodzących na minusową stabilność, z tego co przeglądałem. Ulemy odpalamy dodatkowo miesięczne piety. Jest to super ważne na krajach sunnickich i Buddy będziemy mieli to samo. Oraz mamy nowy, bardzo mocny przywilej, który pozwala nam zaprosić drugiego nauczyciela do naszego kraju i raczej powinien być to ten od developmentu, bo siłą rzeczy będziemy wprowadzali renesans i inne rzeczy u siebie. U Dihimi na pewno chcemy mieć tolerancję religijną. Dodatkowy manpower z prowincji z inną wiarą też nam się przyda na późniejszym etapie, więc musimy sobie na niego zostawić miejsce. Zwiększone podatki oraz plus 10% do wszystkiego. I na koniec odbieramy ziemię. I ostatecznie nasze przywileje prezentują się następująco. Na następie nasza flota handlowa, która jest dość spora, wysyłamy do Zanzibaru, nigdzie indziej nie możemy. A transportowce na razie modbolujemy i jak będziemy mieli pieniądze, no to musimy jeszcze 4 dobudować. I w sumie te pieniądze mam. Potrzebujemy 4, bo szykujemy inwazję, moi mili, szykujemy inwazję na Madagaskar, więc nie będzie polskich kolonii. Zapomniałem też o tym totalnie, że mamy 2 osiągnięcia jako Kilwa. Swahili Persuasion, czyli jako Kilwa musimy nawrócić religię w tych regionach na naszą główną, a nie sunnicką obecnie. Jak zmienimy się na Ibadi, tutaj będziemy mieli napisane Ibadi. I drugi również bardzo prosty achievement, Queen of Mercury. Jako Kilwa musimy posiadać kory w Zanzibarze oraz Bombaju. Bardzo łatwe. Jak mi wpadną pieniądze, to zatrudnimy jakichś tańszych doradców, których tutaj mam oczywiście, jakiś militarny fajny też byłby wskazany, ale nie mam żadnych tańszych. W sumie to możemy mieć okazję do wojny, więc biorę pożyczkę. Za nią rekrutuję naszą tanią kompanię. Ciekawe, czy będę miał dobrych dowódców. Jeden tak, drugi
siak, nie, umrzyj. I 12 grudnia atakujemy Mutapę na Humiliacie. W pierwszej kolejności lecimy oczywiście na sojusznika. A tylko oczywiście połączmy nasze wojska najemne z wojskami wasala. Parę łatwych bitewek, gdzie miażdżymy totalnie przeciwnika i w sumie może on nawet wyjdzie z wojny. Jeszcze nie. Ale teraz tak, ile dadzą, tyle bierzemy. Wojska Mutapy od razu atakujemy na Sofali. Też powinniśmy je totalnie zmiażdżyć, bo mamy dużą przewagę nie tylko w technologii, ale też i w linii. Co tutaj widać? Ale przetrwały. Naprawdę mnie zastanawia, gdzie oni się wycofują. Hasan, serio, 2-4-3. No będę go wymieniał. Pokój z Mutapą bierzemy następujący. Palimy ich stolicę, upokarzamy oraz bierzemy dużo pieniążków bez wojennych reparacji. Pokój będzie do 58 i raczej powinno nam to załatwić sprawę późniejszą. Z ich podbiciem po prostu, bo i tak musimy zintegrować w 54 naszego wasala. I teraz widzę, że spalenie Zimbabwe nic mi nie dało. Nie podniósł mi się development ani o jeden punkt w Kilwie. No chyba, że zmienili działanie tego. Obraźmy też Ayuran i to bardzo. Dzięki temu mamy więcej niż 50 punktów Power Projection i dostajemy dodatkowe punkty, proszę państwa. Czas przygotować naszą inwazję na Madagaskar. Tylko trzeba jeszcze znaleźć jakiś łatwy cel, czyli najlepiej taki kraj, który będzie łatwo, szybko podbić. Na przykład tak, albo tak. Dokonujemy naszej inwazji. Najpierw na sojusznika. O, nawet ostrzelać wybrzeże mogę, super. Przyczółek ustanowione i powiem wam szczerze, raczej podbiję Madagaskar dla siebie, nie będę ustanawiał wasala. Cyk, cyk i cyk! Madagaskar zdobyty. Możemy też odpalić od razu kolejną misję, która zwiększy nam produkcję dóbr w tym regionie oraz pozwoliłoby nam to nawrócić szybciej cały region na sunizm, ale nie będę tego robił. Możemy też już odpalić doktrynę morską i Kilwą tylko i wyłącznie ship trade power. Zmniejszymy też wszędzie autonomię, a z ziemią koronną też całkiem nieźle stoimy. Pamiętajcie też o mechanice korupcji na sunitach, że możemy co jakiś czas brać sobie korupcję oraz praktycznie za darmo zmniejszać ją za pomocą legalizmu. Kulturę Madagaskar biorę jako akceptowalną. No nie ukrywam, mamy trochę szczęścia. Odpalił mi się niesamowicie mocny event na wprowadzenie renesansu. Mozambik w sumie może być też takim miejscem. Mamy tutaj 15% zwiększone koszty. Tym eventem zmniejszamy sobie od 15% te koszty, więc będzie to całkiem niezłe miejsce na wprowadzenie renesansu. Do jednej prowincji nie zamierzam nawracać na razie Ibadi. Zrobimy to dopiero za jakiś czas, jak zdobędziemy większy kawał wybrzeża. Dlaczego? Bo ta prowincja jest blokowana. Mamy przejście i w momencie, kiedy buntownicy okupują tą prowincję, to jest to liczone jako wroga prowincja i każdy przepływający tutaj statek będzie blokował im przejście. Nie teleportują się, bo to jest nasza granica, więc siłą rzeczy nie będą nam nic nawracali. Musimy najpierw podbić dość dużą część wybrzeża Afryki, żeby ci buntownicy byli w stanie jakkolwiek przejść do nas. Zjedliśmy naszego wasala, dołączmy wszystko do state'u od razu i czas rozpocząć naszą inwazję na Zimbabwe. No bo dostajemy roszczenia na całą Mutapę i wtedy taniej to korujemy, szybciej zdobywamy, całkiem przyjemnie. Rozwinięcie drugie rządowe, albo zwiększony manpower, bo mamy go naprawdę malutko, albo bawi się dalej pod handel, żeby zwiększyć nasz zasięg. O, Sulejman jest znacznie lepszy od swojego poprzednika. No i dokonujemy dalszej naszej inwazji. Totalnie bez szans są nasi przeciwnicy, bo mamy już dwie technologie przewagi. No, ten kraj jest dość duży, żeby go szybko zająć na Carpet Siege, więc jeszcze jakieś pomniejsze bitewki muszę stoczyć, ale bez większego problemu, tak czy siak. No, niestety Zimbabwe dostało swój przerąbany event, zobaczcie, ruiny. Zimbabwe, do tego development czyszczony totalnie do zera, czyli w sumie 3 punktów, bo mniej nie można mieć. W sumie najfajniejsze jest to, że mamy już trójkowych doradców, a mamy początek rozgrywki cały czas i zjadamy Mutapę, co nam daje dostęp do przywileju oraz Konkwistadora. Konkwistadora w zasadzie też od razu zaczniemy. Wow, ale mi się trafił. Konkwistadora od razu wysłał do odkrywania prowincji w Cape'ie. No dobra, no i czas zacząć wprowadzać renesans w Mozambiku. Na początku za punkty dyplomatyczne, bo na tych mi najbardziej zależy, potem militarne, a jak się te i te skończą, no to polecę tak czy siak administracyjne. Przywilej, który dostaliśmy, to Controlled Gold Mining, który zmniejsza nam inflację z kopalni złota o 75% oraz zmniejsza szansę na zawalenie się kopalni złota o 75%. Ale niestety, zwiększa nam All Power Cost plus 5%, to jest bardzo dużo, bo wszystko będzie nas kosztowało 5% więcej. Idee, technologia, dewowanie, wszystko. I zmniejsza nam dodatkowo ten przywilej produkcję złota o 15%.
jest to dość sporo. Osobiście nie jestem jego fanem, wydajcie znać, co myślicie na jego temat. Jeszcze wszędzie, gdzie to opłacalne, oczywiście buduje marketplace'y, ale żeby dostać drugie wydarzenie na kolejne zmniejszenie na koszty deva w prowincji, to tylko moje szczęście, bo dostałem to zaraz po tym, jak wprowadziłem renesans. Dobra, jako zwiększyła mi się flota, to dobudowuję teraz jakieś takie 10 okrętów handlowych. Pierwsze rozwinięcie z ery. Tutaj powiem szczerze, planuję iść w kolonizację, więc wezmę pierwsze rozwinięcie. Flota gotowa, więc dostajemy roszczenia terytorialne. Malutkie, ale powiększymy nasze wybrzeże. Kulturę szony dodałem do akceptowalnych, a tą w Sofali Inguni zmieniam na naszą. Nadszedł moment wyboru idei i powiem szczerze, że na pewno połączenie handlowych, religijnych i ilościowych dałoby nam tutaj najlepsze możliwe połączenie. Jeżeli chcemy mocno iść w kolonizację, to jak zwykle ekspansywne, eksploracyjne, a ja tutaj chcę coś przetestować. Połączenie ekspansywnych oraz handlowych, a na końcu polecę jako trzecie ilościowe najprawdopodobniej. Jako pierwsze biorę handlowe. Siłą rzeczy i tak będziemy podbijali jeszcze wybrzeże, więc na to będziemy wydawali punkty administracyjne. Władca mi zmarł i coś się wydarzyło. W naszym przypadku zdecydowanie chcemy, żeby rządził obecny władca, lepiej na tym wyjdziemy. Tylko przemieśćmy nasze wojska do Kilwy i dopiero niech się buntownicy zbierają, nie? Jak już też mamy pieniądze odłożone, to budynki do handlu pobudowane, możemy zająć się budową naszych workshopów i tutaj zaczynamy oczywiście od tych dóbr, które dają nam najwięcej, ale tak czy siak raczej chcemy mieć workshopy na wszystkich naszych prowincjach afrykańskich. Cena będzie tylko rosła, później postawimy jeszcze manufaktury, więc to jest bardziej takie myślenie przyszłościowe niż to, że teraz będę dużo zarabiał, no ale też alternatywy nie mamy jakiejś innej. Na podatkach mało zarabiamy w Afryce. Afryka to głównie handel oraz produkcja. I w sumie złoto. Na ten moment mam już kolejne dwie kopalnie rozwinięte do dychy i lecę z kolejnymi dwoma. Wydaję też naprawdę dość sporo na doradców. Pewnie i dopiero teraz, jak wylewelowałem do trzeciego poziomu doradcę normalnego, to dostałem event na tańszego. Fuck! No i okej, wszystkie kopalnie ze złotem ulepszone. Tylko kolejna fala buntów i możemy lecieć z kolejnymi wojnami. Powiem szczerze, że na razie z tą misją poczekam, bo i tak najpierw wolę rozwinąć ideę, zanim wybiorę misję The Uncharted South, żeby szybciej kolonizować. No i okej, nasz income całkiem się prezentuje, chociaż jakbyśmy mieli inne idee, byłoby jeszcze lepiej, ale możliwe, że z tymi akurat, które wybrałem, i tak będzie całkiem nieźle. O, już mam zasięg do Gujaratu, super. LOL, tutaj też? Ho, ho, ho. No to mamy zasięg, proszę państwa, i dostajemy Explorera, więc zaraz sobie podkrywamy jeszcze tam dalej. Musimy wydzielić okręty handlowe. Nie no, jak to jest, że jak mam 50 tradycji czy 40, to do takich przekoksów dostaję? A jak mam setkę, to najczęściej jest jakiś mega słaby dowódca. Możemy też ustanowić naszą politykę migracyjną, emigracyjną, nieważne. Na pewno chcemy mieć większą asymilację, bo w tych prowincjach, które będziemy kolonizowali, jest naprawdę sporo ludności i da nam to bonus do produkcji lokalnej. No i na złoto też mamy trochę szans, żeby nam się tutaj pojawiło. W niektórych prowincjach nawet 10%. Wow! Naprawdę dobrze to wygląda. Zbudowałem trochę fortów. Praktycznie wszystko mamy chronione. A teraz lecimy na wojenki. Budujemy też nasz okręt flagowy. W sumie może być ciężki okręt, przyda nam się z następującymi bonusami, bo chyba indywidualnych nie mamy dla siebie. Od Ajuranu na razie żądam jednej prowincji, bo mi brakuje do wykonania moich misji dalszych. I dopiero teraz zostaje roszczenia, żeby ich zjeść, więc za 5 lat pozbywamy się też tego kraju. Odbijmy Mawarii, bo troszeczkę się nudzę i nie powinno być z tym większego problemu. No i mamy wasala, a w sumie to zrobię sobie z nich marchię. Czas na ostateczne rozwiązanie Ajuranu, który wziął sobie jakiś głupi sojusz. Masakra. Lol, i wasal ma fortecę, ale Ajuran nie, super. What the fuck z tymi doradcami administracyjnymi? Co za trudnie, od razu umierają. I niszczymy flotę, jak i armię. Wow, Stakwaj był. Topimy! Ej, no i zdobyte. Swoją drogą, tutaj są najlepsze prowincje w całej Afryce. W zasadzie tutaj 4 są takie, bo mamy farmlandsy z całkiem niezłymi dobrami. Podbiliśmy Mogadiszu i ma się coś wydarzyć. Serio? Ale to jest już przekoksane. Kilwa dostaje klejmy. Te klejmy! W całym regionie! Chyba to zdobędziemy, nie? Nienawidzę przerzucać wojsk pomiędzy oceanami, bo zobacz, jakbyśmy ten przepłynęli, to bardzo dużo wojska byśmy stracili. I musimy płynąć wzdłuż całej linii wybrzeża do naszych pierwszych celi, które zdobędziemy. Chociaż muszę przyznać, że moja flota jest jakimś cudem bardzo szybka. Więc jak to powiedzieć? Przybyliśmy w pokoju, tylko handel chcemy robić. Ale po co statki topić? Lepiej je zdobyć. O, i super, idee do końca mamy skończone. Co jeszcze nam zwiększy
efektywność handlu. Pierwszy raz widzę 100% udziału w jakim trade node przed podbiciem świata. Naprawdę to jest rzadkość. W zasadzie od tego momentu możemy wykonać troszeczkę naszych misji. Zobaczcie, jakie bogactwa to dostajemy. Nie, to jest akurat bardzo słaba misja. Mogliby ją zrobić, żeby była sensowniejsza. Jak najbardziej chcemy mieć wielką i potężną kilwę. Z tą misją poczekałbym jednak do wybudowania właściwych 6 manufaktur, które będą mi dawały najwięcej pieniędzy. I dopiero wtedy bym ją kliknął, bo jednak zwiększenie tam produkcji o 2 to jest dość sporo. I lecimy też z naszą dalszą misję na zwiększenie liczby kolonistów, jak i przyspieszenie wzrostu naszych kolonii. I jeżeli dobrze widzę, to jest kolonia typu syberyjskiego, więc nie płacę za nią ani grosza. I też nie wprowadzajcie na nią swojego wojska. Jak mi gra zmyliła, nic nie mogę okorować. Shit. No dobra, to lecimy z White Piece'em, albo może wasalami w sumie? W sumie tego jeszcze chyba wam nie pokazywałem, ale przy koloniach troszeczkę można oszukiwać, mianowicie co tutaj dostaniemy, jakie dobro. Mamy na to szanse procentowe wymienione i zobaczcie, ta kolonia ma w tym momencie 384 osadników, ale kiedy przekroczy 400 za miesiąc, stanie się pewna rzecz. Proszę. Przekroczyliśmy 400, mamy rybkę. Poszło Aldef 4, znowu nic nie mamy. O, a teraz darmowa siła robocza. Jak chcecie, to tak róbcie, mi się szczerze mówiąc nie chce. I super, poczekałem z technologią dyplomatyczną. Do piątki rozwinąłem i mogę zająć sobie tą prowincję. Super. Nie zmienia to faktu, że na początku jeszcze ustanowimy troszeczkę większy przyczółek w Vigiangarze, żeby móc tutaj się spokojnie poruszać. I z kim ja mam tą wojnę? A, nawet tutaj. Jednocześnie zaczynam kolonizację już ostatniej prowincji w przylądku Dobrej Nadziei. No i dzięki temu mamy całe zabezpieczone. Średnio mi się polosowało, tylko jedna kopalnia złota, jedne gemsy, ale Cape to 21 punktów dewa, więc w sumie całkiem nieźle. I kolejną fajną sprawą to jest to, że kiedy kontrolujemy cały przylądek, on stanowi dla nas naprawdę dobry bufor, żeby Europejczycy nie kradli nam golda, który zbieramy w Zanzibarze. Chyba jedyna bitwa tego odcinka, sorki, ale Kilwa naprawdę nie ma żadnych mocnych przeciwników, aż do tego momentu. Easy! Dalsze przyczółki ustanowione. Takie zdobyczne prowincje raczej dodajemy od razu do Trade Company. Odkryliśmy Indian Ocean. Oh my god! To jest dobre! Ulepszyłem centrum handlu do drugiego poziomu, więc wykonajmy misję, które ulepszy nam po prostu do trzeciego poziomu. 1000 golda oszczędzone. Albo i nie. Jest, czuję się oszukany! Kolonializm się już pojawił, więc będziemy go wprowadzali w pale. Tu jest naprawdę źle to zabrzmiało. To tak się nazywa patę. W sumie nie pale. Dobra, Chiny odkryte, no ale jeszcze nie mamy do nich zasięgu handlowego, nie wiem, może gdzieś tutaj coś podbić albo skolonizować, zaraz zobaczymy. XD, wysłałem flotę i od razu pełna kontrola Malaki. A dzięki temu, mam zasięg do Chin i możemy stamtąd już też kraść złoto. Zobaczyliśmy najpotężniejszy handlowy kraj, a jeżeli chcecie zobaczyć najpotężniejszy militarny kraj Afryki, zobaczcie odcinek z Etiopii, z unikalną religią koptyjską. Niesamowicie mocne misje, ale o nich więcej w odcinku.